I kolejna kobieta, tak, która pewnie się wyczekała, przepraszam bardzo, ale jakoś tak sobie pojeździłyśmy. Jak kobiety zaczynają rozmawiać, to bywa, to się przedłuża. No, Paulina Czarnata-Bojarska, NC Plus, dzień dobry. Dzień dobry, będziemy rozmawiać, tak, cudownie. Będziemy rozmawiać o tym, o czym rozmawia już cała Polska od kilku dobrych tygodni, więc ciężko uniknąć tego tematu. A będzie, o nie, daj Bóg, wyjdziemy z grupy, to się będzie działo. Nie, oczywiście wszyscy trzymamy kciuki. Co dzisiaj może się wydarzyć w Poznaniu? A dzisiaj to jest taki bardziej, myślę, mecz sprawdzający. Troszkę może trener będzie chciał sprawdzić, jak to ewentualnie ma wyglądać bez Kamila Glika. Choć te wieści troszkę optymistyczne są z Francji, że jednak ta decyzja w poniedziałek. Że myśli pani, że to optymizm właśnie bije od tego, że te decyzje znaczy, tak przekładają? Generalnie gdzieś tam sama jestem ciekawa, bo jeśli nie on, to kto ma się wyleczyć w błyskawicznym tempie, ale że skoro jeszcze w tym tygodniu nie mówią kategorycznie nie, to jest promyk nadziei, chociaż oczywiście trzeba się z tym wstrzymać i pamiętać, że to jest bardzo poważny uraz. Nie wiem, myślę, że trener Adam Nawałka właśnie może postawić dzisiaj na Marcina Kamińskiego, który ciągle jest, czeka w tym zawieszeniu, czy pojedzie do Rosji. I zobaczymy, no też w jakiej naszej, w jakiej formie są piłkarze, tak? Po tych zgrupowaniach, po tym, co robili w Arłamowie. Także jestem też ciekawa, chociaż, no mówię, tutaj nie spodziewam się jeszcze tej stuprocentowej, rewelacyjnej takiej dyspozycji, bo ona ma przyjść. No też już niedługo, no ale tak? To mogą też być kibice rozczarowani, nie. Jeśli nie daj Bóg przegramy jeszcze z Chile. Nie, wola Boga, nie. A i 12 z Litwą, no to wtedy różnie będzie... Różnie układały się te mecze też innych reprezentacji, które grają w mistrzostwach, także to jest taki test pewnie też jeszcze, by sprawdzić pewne ustawienia na boisku, pewne schematy. Także tutaj ten wynik, myślę, nie jest najważniejszy, bardziej to, co chce trener zobaczyć, przetestować. Będzie, tak, tak, tak. A to, co będzie się działo w Rosji, to już zupełnie inaczej. No i też ważne, by obyło się bez żadnych urazów, bez kontuzji, bo już nam tego nie trzeba. No właśnie, ale na ten temat tej kontuzji, no to po prostu wiadomo, jak to u nas bywa. Wszyscy Polacy znają się na polityce i na piłce i u Polaków, tak. Tyle teorii zdążyłam posłuchać i poczytać na ten temat. Oczywiście włącznie z takimi, że dlaczego trener Nawałka pozwala im wykonywać i grać w ten sposób, skoro mogą się skaleczyć, tak? No oczywiście tutaj trochę szyderczo podchodzę do tematu, ale na zasadzie, no a po co? Najlepiej, żeby leżeli, nic nie robili, żeby się mogło zdarzyć. No. Nie wiem, mógł w każdym momencie, tak? Mają też takie różne rzeczy poza jakby treningami, jak kłady, jak jakieś ścianki wspinaczkowe, bo to też oczywiście no, nie tylko samą piłką trzeba żyć, trzeba tę atmosferę budować i też nie myśleć tylko o tym, co się będzie działo na mundialu, więc no, kontuzja to jest rzecz, która może sportowca spotkać w każdym momencie. Kiedyś tak Santiago Canizares, bramkarz reprezentacji Hiszpanii, nie pojechał na mundial, bo spadł mu perfumy w łazience i rozciął coś tam w nodze. To prawda, różne były potem teorie, czy to na pewno tak do końca było, ale nie no. Czy to na pewno tak. W łazience? Paweł Szołek też złamał na zgrupowaniu, tak, w jakiejś rękę chyba, tak, czy też by coś z tym barkiem miał. Operacją to się skończyło. No różnie bywa, kontuzja jest częścią sportu, akurat tutaj w przypadku człowieka, który tych kontuzji prawie nigdy nie ma, bo gra wszystko, kiedy może z bólem i jest niezwykle twardy, to było takie... No właśnie, ale szkoda, jeśli... bo to też jest dla niego, widzieliśmy, że no też jakby... No właśnie. Być może ostatni mundial, taka ważna impreza, no każdy piłkarz po to trenuje, gra, on jest w tej kadrze ważnym zawodnikiem, no to już też wiemy jak ważnym, tak oprócz Roberta Lewandowskiego, najważniejszym chyba, no zobaczymy. Ale liczymy na cud w dalszym ciągu. W poniedziałek pewnie się okaże, czy ten cud będzie miał miejsce. No też tutaj trzeba kalkulować, no myślę, bo jeśli wyjdziemy z grupy, no to już troszkę tygodni minie, czy do jakiego momentu dojdziemy, czy w jakim momencie on będzie mógł tak, grać. Tak, więc... żartował, na finał będzie zdrowy. Na finał będzie zdrowa, to dlaczego nie śmiejmy się? W finale by się przydał, myślę, zdrowy Kamil Glik. No dobra, to jak z tym naszym finałem w takim razie? Nie, no to chyba to, co ja nie będę tutaj oryginalna i za Robertem Lewandowskim. Najważniejsze jest wyjście z grupy i na tym teraz jakby to jest ten cel podstawowy numer jeden teraz. Każdy mecz jest ważny, począwszy od pierwszego z Senegalem i myślę, że sami piłkarze, trenerzy i kibice mają świadomość, jak ciężka to jest grupa i... No ale patrząc na zestawienie FIFA, które wczoraj nowe się ukazało, znowu awansowaliśmy na miejsce, o dwa oczka na miejsce 8. Ale te rankingi to jest, wiesz, no, no rankingi więc, nie no grają. No właśnie, zastanawiam się, jak to się przekłada, gdzie te wszystkie pozostałe drużyny są daleko za nami. W kolejnej ważnej imprezie. No to punkty się przelicza, bo to się gra z różnymi rywalami, tak jakbyśmy z koszyka losowali, to tam przecież inne federacje zrzucały nam, że może właśnie
nie graliśmy z tymi możnymi, najlepszymi reprezentacjami, stąd te zwycięstwa, wyniki. Już nie będziemy w to wnikać, no ale ten ranking też nie jest do końca jakiś taki, nie wiem, sztuczny. Skoro jesteśmy tak wysoko, to musieliśmy też o to powalczyć i nie bez przypadku graliśmy na Euro, przecież wyszliśmy z grupy, gramy w Mundialu, także... No więc właśnie, dlatego zastanawiam się, mamy gwiazdy, mamy też zawodników, jakich mamy, proszę zobaczyć, musisz zobaczyć, jakich mamy teraz właściwie, którzy grają w Lidze Mistrzów, w czołowych klubach europejskich. Jest też sporo młodości w tej reprezentacji Adama Nawałki, sporo tej młodości zostało jeszcze, bo przecież musiał 23 może tylko zabrać. Ale jak mówię, to jest też dla niektórych ostatnia ważna impreza, tak jak dla Łukasza Piszczka, Kuby Błaszczykowskiego, Robert Lewandowski w kwiecie wieku, Kamil Dick też wydawał też, jeszcze tak, Grosik czy inni, no to jest taki ich moment w karierze, gdzie to powinni być na tym topie i też myślę, zdają sobie sprawę, że fajnie coś będzie ugrać w tej reprezentacyjnej piłce. No są bo to godni jest, następcy? Tak. Oni mają godnych następców? No, myślę, że to jest lekarz, że jest ten Janek Bednarek, który teraz też wszyscy patrzą na niego, bo być może on będzie musiał wejść w buty Kamila Glika. Chłopak, który jeszcze parę miesięcy temu był w Anglii, w ogóle nie łapał się do kadry meczowej. Nagle wskoczył do tej kadry, wskoczył do pierwszego składu i wskoczył do reprezentacji. Być może wskoczy do podstawowego składu reprezentacji. Niesamowicie szybka kariera, ale to jest bardzo poukładany chłopak. To dzisiaj czytałem właśnie wywiad z Łukaszem Piszczkiem, że on też jest zbudowany tym, jak ci młodzi ludzie, jak Dawid Kownacki, który ma 21 lat, tak? Jak Janek Bednarek 22, Karolinę, ty 23 chyba. Oni są świadomi tego, co robią. Świadomi jakby tego, że co trzeba robić, by być profesjonalnym piłkarzem, sportowcem, że nie mają głupot w głowie, że to jest podporządkowane, jest to właśnie karierze, że to jest tu i teraz, że trzeba pracować, trenować, odpowiednią dietę mieć, odpowiednio się prowadzić. To myślę jest bardzo fajne. A przy tym też, jak patrzę, potrafią mieć dystans do siebie, żartować, bawić się jak chociażby ale Wojtek Szczęsny, Grzegorz Krychowiak. Tak, bo to jest potrzebne. Bardzo ważna jest atmosfera i też turniej buduje drużyny. Znaczy, ja myślę, że oni dobre chyba faktycznie wsparcie psychologiczne muszą mieć też, że mają taki dystans do siebie i do tego, co się wokół nich dzieje, bo nawet wczoraj czytałam taki tekst właśnie chyba w Gazecie Wyborczej na temat tego, co w tym Arłamowie się działo, jakie tam szaleństwo zapanowało i że oni jednak mimo wszystko... Że... Gdzieś jak autografy tam ludzie no zdobywali. To jest... Tak, tu z góry tam coś spuszczali, tu wrzucali te piłki, tu coś tam, że to oni... To też może oderwanie od takiego, od takiej presji. No, ale właśnie, nie przeszkadza mimo wszystko. No wszystko przecież robią kadrowcy, żeby oni byli odcięci, żeby jednak skupili się na tym, na czym mają się skupić, a nie byli rozpraszani przez szalonych kibiców, którzy pół Polski jechali, żeby zdobyć autograf. No, ale też fajnie się zachowywali, bo wychodzili do dzieci. Wiadomo, że to gdzieś tam jest no, nie powiem uciążliwe, bo to nie jest do końca tak, ale może bardziej powinni skupić się tylko na tym, by odpoczywać. Nie, oni też wiedzą, że są dla tych, że też grają dla siebie, ale też dla tych ludzi, dla tych dzieciaków. Sami byli takimi, myślę, dzieciakami, którzy patrzyli, nie wiem... Z uwielbieniem na z uwielbieniem, już tam w zależności z którego pokolenia są, to różnie to się jakby układało, więc też to rozumieją i mają czas na to i na to, tak? No dobrze, to trzymamy kciuki oczywiście za naszych. Mówię, w najbliższym czasie mnóstwo na ten temat mówić będziemy i żyć tym będziemy. Dzisiaj na dzień dobry, no oczywiście towarzysko, ale myślę, że wszyscy oglądać będą w Poznaniu z Chile w 12, czyli to jest chyba wtorek. Tak, szczęśliwy czas nie liczył. Tak jest, z Litwą, no, a później wyjazd do Soczi, fantastyczny, zresztą miejsce gdzieś zatrzymują, też widziałam jakiś materiał na ten temat i wyglądało... Ile kosztuje doba w hotelu tam ile też? Kosztuje doba i w ogóle to całe boisko specjalnie przygotowane no jest... i tak dalej. No ja wiem, że to jest taka norma. Musi no, być profesjonalnie, a to jest... Ale generalnie to wszystko wygląda fajnie i ja myślę, że stać ich na to, że to chyba siedzi wszystko w głowie, żeby oni dali radę. Myślę, że zobaczymy, jak ten pierwszy mecz się ułoży i tak jak oni też czekają tego, bo to jest czekanie. Ale to też, jeśli nawet przegramy, to trzeba się też zbudować na następne, więc jakby są trzy mecze do rozegrania w grupie. Jest awans do zrobienia z tej grupy i tak. Potem zobaczymy. A później Kamil Glik wraca cały i zdrowy i jest finał. Oczywiście. No i tak. I tak się trzymajmy. Myślę, że absolutnie, że tak. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. W piątek o poranku, bardzo gorącym. 23 stopnie już na zewnątrz, prawda? Fajnie jest. Fajnie. Oby tak dalej. Poznań oby będzie w Rosji fajna pogoda.
No właśnie, chyba nie, będzie tak różnie może być. No właśnie. Oni też w różnych tych krajach. Miejscach, prawda? Ale w Soczi to jest różna przyjemna pogoda, to też myślę, brali pod uwagę. Bo w Korei w trudnym miejscu byliśmy, tak, w Mundialu i tam było wilgoć i tam troszkę to jest. Także proszę, ile musi być takich elementów, wszystko które... Wszystko sprzyja temu, żeby wyszli z grupy. Tak, tak. Paulina Czarnotobojarska, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego.